Mam powiedzieć, że jeśli czujecie się źle i myślicie, że coś z wami jest nie tak, jeśli czujecie się bezsilni, że nic nie ma już sensu, to pamiętajcie, że zawsze jest wyjście z każdej sytuacji i nic nie trwa wiecznie i każda sytuacja, która teraz wydaje się strasznie trudna, za jakiś czas może już nie być taka. Tylko jedyne, co musicie zrobić, to sobie pomóc. I proszenie o pomoc nigdy nie jest powodem do wstydu, powodem do tego, żeby tego nie robić. Nie wiem, czy to miał sens, pewnie nie, ale terapia, jakby pójście na terapię jest najlepszą inwestycją, jaką możecie zrobić w całym swoim życiu.
bo to później będzie przynosiło o wiele większe zyski w tym, że będziecie się lepiej czuli, będziecie znali siebie lepiej i będziecie jakby mieli inne podejście do życia, bo ktoś wam pomoże zrozumieć życie inaczej niż do tej pory postrzegaliście, więc jeszcze raz. Jaki zielony krok dla środowiska ostatnio zrobiłaś? Staram się używać częściej odżywek bez spłukiwania. Dla nas wszystkich. Jest to nasze holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Zielone piękno to podróż. Podróż, która nigdy się nie kończy. Choć nie jesteśmy idealni, staramy się doskonalić we wszystkim, co robimy. And together, ask for the change we want to see. Jeśli chodzi o mój mały krok, to przede wszystkim segreguję śmieci i druga sprawa, biorę prysznicę. Z jednej strony trochę przymusowe, bo po prostu nie ma w mieszkaniu wanny, ale jest to dobry krok, także... Co? Jak się podoba na weselu? Zapowiada się rewelacyjnie. No. Poprzez to, że okluzja, która tworzy olejek, zabezpiecza nam włos. Dzięki temu właśnie ten pigment jest intensywniejszy. Mój ostatni zielony krok, a może nie ostatni, ale ten, który stawiam zawsze, to jest recykling. Zawsze tak naprawdę segreguję śmieci. Są cztery worki na odpady, na szkło, na plastik, na papier i również na odpady jedzeniowe, tak zwane. Więc zawsze to było u mnie w domu, jest u mnie w mieszkaniu i wydaje mi się, że to jest taka największa rzecz, którą robię dla ekologii na co dzień.
Słuchaj cały czas. Jak to czyszczę, to tak. Mam wyczyszczenia na palce, prawda? Trzymaj jeszcze raz. Piotra. Hejka moi kochani, na moim profilu zaczyna się bardzo ciekawy konkurs, losowanie, gdzie moglibyście wygrać 1000 zł, także zapraszam Was, bo udostępniam Wam tutaj, w następnej storce będziecie mieli pościg, gdzie właśnie te 1000 zł możecie zgarnąć, także no i łapcie tutaj linka.